Karol Świderski przychodzi z PAOK-u Ateny do Charlotte FC z amerykańskiej MLS. Taka informacja zaskoczyła nas kilka dni temu i od razu powróciły pytania. Czy to dobry ruch? Czy transfer do Stanów Zjednoczonych to nie jest krok w tył? Witajcie na kanale Nie Grasz, Nie Wygrasz. Dzisiaj właśnie o Polakach w Major League Soccer i o tym, czy powinni tam przychodzić. Pamiętajcie, żeby zostawić tutaj suba. Zbliżamy się do 10 tysięcy. Z kodem SPORT600 macie freebet 60 zł. Od naszego partnera bukmachera Betfan. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu. Tworzenie polskiej historii w MLS nie zaczęło się w ostatnich latach, a wiele dekad temu. Już w latach 80. do Stanów wyjeżdżali przecież Kazimierz Dejna czy Władysław Żmuda. Pierwsi piłkarze robili to w latach 60. MLS powstało jednak w 1993 roku i dopiero wtedy za oceanem soccer stał się w pełni profesjonalnym sportem. W latach 90. szlaki przecierał Robert Warzycha, który w 1996 roku zasilił zespół Columbus Crew. Potem przez wiele lat był trenerem tego klubu. Roman Kosecki i Piotr Nowak w 98 trafili do Chicago Fire. Drugi w Stanach mieszka do dziś z przerwami na trenowanie polskich drużyn, aktualnie Jagiellonii Białystok. Po wielu latach tę ligę dla polskiego kibica odkurzył Tomasz Frankowski, który w 2008 roku rozegrał tam 17 meczów w koszulce Chicago Fire. I tak docieramy do najnowszych czasów. Czasów zupełnie innych, bo dziś futbol pod względem sportowym, marketingowym czy finansowym to inna bajka. Także w Stanach, gdzie soccer zrobił ogromny postęp i dziś nie ma miejsca na amatorkę. Na dziś Polaków w MLS mamy 6. Adam Buksa z New England Revolutions, Patryk Klimala grający w Nowym Jorku, Kacper Przybyłko właśnie zmienił Filadelfię na Chicago Fire, Jarosław Niezgoda gra dla Portland Timbers, a Jan Sobociński i Karol Świderski dołączają do ekipy Charlotte. Z tego grona najsilniejszą pozycję ma Adam Buksa, który 2 lata temu wyjechał z Pogoni Szczecin. W 2 sezony strzelił w MLS 23 gole, do tego dołożył 5 asyst. Jego zespół wygrał konferencję wschodnią i dotarł do ćwierćfinału playoffów. Buksa był w czołówce statystyk dedykowanych napastnikom, goli strzałów czy strzałów celnych. Jednak wszystkie jego gole padły z pola karnego. Jeszcze niedawno walczył o skład, ale ostatnie miesiące były lepsze. Także w reprezentacji Polski, gdzie jesienią nie tylko nie odstawał, ale w 5 meczach strzelił 5 goli. Jeszcze we wrześniu poprzedniego roku Buksa w wywiadzie dla kanału sportowego przyznał, że chciałby wrócić do Europy. Miało o niego pytać Monaco, zainteresowany jest klub Serie B Pisa Calcio. Niewykluczone więc, że klub zmieni. Pewnie za około 10 milionów euro. Z Pogoni wyjeżdżał za 4, a więc postęp widoczny gołym okiem. Podobnie było zresztą z Przemysławem Frankowskim, którego z Jagiellonii kupiło Chicago Fire. Mówiło się, że błąd, że będzie miał daleko do kadry. 2,5 roku później wylądował we francuskim Lens, jednej z rewelacji Ligue 1, do czego Polak przyczynił się 4 golami i 3 asystami. Argument pierwszy już mamy. W MLS można się rozwinąć i nie odstawać na tle europejskiej piłki. Kolejni 3 piłkarze to napastnicy. Patryk Klimala po odejściu z Jagi do Celticu miał nie najlepszy czas. Często siadał na ławce i nie mógł się przebić. W kwietniu ubiegłego roku sięgnęło po niego New York Red Bulls, gdzie przed dekadą grał chociażby Thierry Henry. Klimala sam przyznał, że to lepsza liga niż szkocka, a i on sam się rozwinął, choćby fizycznie. Jest doceniany, zarabia najwięcej z Polaków w MLS, najwięcej w klubie. Ponad 1 100 000 dolarów rocznie. Argument numer 2. W USA można dobrze zarobić. Ponad 1 000 000 zarabia także Adam Buksa, w okolicach 1 000 000 Jarosław Niezgoda i Kacper Przybyłko. Niezgoda to przykład zjazdu formy, bo choć zmagał się z kontuzjami, to ligi nie podbija, nie rozgrywając całych meczów. Natomiast Przybyłko jest jego przeciwieństwem. Piłkarz, który utknął na poziomie 2. Bundesligi, do MLS wjechał z drzwiami. W koszulce Philadelphia Union strzelił już 40 goli w niespełna 100 meczach. Efektem tego był transfer do Chicago Fire tej zimy, a pytała też Legia Warszawa, kluby z Rosji i Turcji. Legia nie była w stanie zaoferować mu 1 000 000 dolarów rocznie. To udowadnia, że w MLS można się pokazać i ugruntować tam swoją pozycję. Przybyłko nie chciał podpisywać kolejnej rocznej umowy z Philadelphia. Chicago zaoferowało kontrakt na 3 lata,
a to dla piłkarza lepsze zabezpieczenie. Karol Świderski i Jan Sobociński już przygotowują się z ekipą Charlotte FC do nowego sezonu MLS. Sobociński to obrońca, który z ŁKS-u Łódź został kupiony już pół roku temu, ale od razu wypożyczony do poprzedniego klubu. Świderski, podobnie jak Niezgoda, Przybyłko, Klimala czy Buksa, zyskuje status designated player, czyli piłkarza, który może zarabiać powyżej limitu płacowego. Pewnie także w okolicach miliona dolarów, jako jedyny w tym klubie. Świderski ma 25 lat, w PAOK-u już by się nie rozwinął, a w USA śladem Frankowskiego może się wypromować i za jakiś czas pójść do topowej ligi w Europie. Transfer do Stanów Zjednoczonych to atrakcyjna opcja także ze względów kulturowych. Daleki, odległy kraj, inne podejście do życia, nowe doświadczenia i ładne miejsca. Polscy piłkarze grają przecież w Nowym Jorku, Bostonie czy Chicago. Do tego MLS to już nie jest egzotyczna ciekawostka, a coraz poważniejsza liga, na którą skauci wielkich klubów chętnie spoglądają. Ale dobra, ja ekspertem od MLS nie jestem, mi wierzyć nie musicie, dlatego zapytałem kogoś, kto w MLS siedzi od lat. Katarzyny Przepiórki z portalu amerykańskapiłka.pl. Zadałem pytanie, czy przejście do MLS to krok w tył. Każdy rozsądny piłkarz przyjąłby propozycję gry w mocniejszej i cały czas rozwijającej się lidze, która oferuje kapitalne warunki do gry. Bazy treningowe, sztaby szkoleniowe, stadiony, perspektywę transferu do jeszcze lepszego klubu w Europie, stabilność finansową, o której marzą topowe kluby na świecie, dobre wynagrodzenie i ekspozycję medialną. Wciąż krąży wiele stereotypów o MLS, ale wystarczy spojrzeć na średnią wieku, transfery do i z tej ligi, postępy reprezentacji USA oraz Kanady. Myślę, że to mówi samo za siebie. Z pewnością piłkarsko jest jeszcze duże pole do rozwoju, ale czy to liga gorsza od greckiej, szkockiej czy nawet ekstraklasy? Można polemizować, ale warto się zastanowić. MLS to potężna organizacja, która rośnie z roku na rok i według mnie dobre miejsce dla polskich piłkarzy, którzy z miejsca nie trafiają do największych klubów. Czekam na Wasze opinie w komentarzach, czy transfer do MLS to krok w tył, krok w przód, czy warto, czy nie. Podyskutujmy. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia.